Znajdujemy się na 19. Salwatoriańskim Forum Młodych. Jest ksiądz biskup właśnie po spotkaniu z młodzieżą. Jakie wrażenia? Jakby trochę przestraszeni na mój widok. Ale mówiąc poważnie, tak jak młodzi. Młodzi, którzy wtedy, kiedy stają wobec ważnych tematów, przeważnie troszeczkę zachowują pewien dystans, ale biorąc pod uwagę ich zaangażowanie w śpiew i w to, co się tam działo, co było ewidentnie początkiem, jak widać, to, co się dzieje za mną, rzeczywiście pokazuje, że czują się u siebie. To znaczy, że są ludźmi, którzy mają wiele radości, wiele dynamizmu, wiele pasji, ale jestem przekonany, że każdy z młodych ludzi, który troszeczkę realnie patrzy na świat, który otacza, to również i wiele pytań i wiele obaw, czy uda im się wszystko osiągnąć, to co sobie zamierzają. A mam świadomość, że kiedy się zna 15 minut, pół godziny, półtorej godziny, to się nie rozmawia o rzeczach najbardziej intymnych. Tym bardziej, że tak jak ksiądz biskup w czasie tego spotkania opowiadał, łamie pewne stereotypy biskupstwa, zachowania biskupów typu jeżdżenia tramwajem w Warszawie, no chyba na co dzień tego się nie spotyka. Jak ksiądz biskup się czuje, tak będąc blisko ludzi, wśród których posługuje? Znaczy, ja nie przypuszczam, żebym łamał stereotypy. Znam kilku innych biskupów, którzy podobnie robią. Nie tylko tramwajami, ale i pociągami jeżdżą i różne. Ale nie uczą w szkole. No bo może wcześniej nie uczyli. No ja mam taką drogę swojego życia, swojego kapłaństwa, również i dojścia do posługi biskupiej, że byłem bardzo mocno związany z zwyczajnym duszpasterstwem, a nawet na etapie różnych moich innych działań, kiedy byłem wicerektorem seminarium, ciągle miałem kontakt ze szkołą, w której uczyłem, uczę i dyrekcja marzy, żebym jeszcze dalej uczył, a zobaczymy, jak to będzie. Dlatego mówię, to jest jakby tylko dowód taki, że no, są pewne sytuacje, w których człowiek był i one funkcjonują zwyczajnie i one po pierwsze uczą takiej kapłańskiej radości i przekonania, że wiadomo po co się jest, dla kogo się jest, a jednocześnie takiej wrażliwości, jeżeli chodzi też do kogo się idzie z tym, co jest Boże. Bo tak na to patrzę. Zresztą myślę, ja też bardzo często powtarzam, nawet i teraz, kiedy moja posługa biskupia wiąże się z różnymi uroczystościami, wydarzeniami, staram się mówić, że nie tyle jadę na jakąś uroczystość, co jadę do ludzi, którzy przeżywają jakąś uroczystość, bo to przede wszystkim mnie pomaga, że to nie jest kolejny punkt, który gdzieś tam się przeżywa, odbywa. To jest kolejny dar, kolejna szansa, kolejne wyzwanie. Ja staję wobec ludzi, w których mam umocnić Pana Boga i daj Boże, żeby po spotkaniu ze mną ten Pan Bóg był mocniej w nich. Jest ksiądz biskup odpowiedzialny w Konferencji Episkopatu Polski za powołania. Jak ksiądz biskup postrzega obecną sytuację, dość mała liczba powołań w obecnym czasie jest, jakie plany ma ksiądz biskup, jak to zmienić, co ksiądz biskup chce zrobić, żeby tych powołań było coraz więcej? Tutaj nie dam się podpuścić, bo zaraz będzie, że tutaj Solarczyk się wymądrza. To znaczy tak, po pierwsze ja jestem przedstawicielem episkopatu, jeżeli chodzi o kontakt z tymi wszystkimi środowiskami, które odpowiadają za powołania. W diecezjach, w zgromadzeniach zakonnych i to jest jakby moja tutaj rola, więc jestem przekonany, że to nie tyle teraz jest, no to proszę bardzo, nagle nastąpi wysyp totalny, bo Solarczyk został, bo to nie o to chodzi. Tak więc mówię, jeżeli chodzi o szczegóły, to przyznaję, że jeszcze jestem przed rozmowami z tymi, którzy byli w tym, trwali, prowadzą to od wielu lat, a więc jeżeli chodzi o szczegóły, to jeżeli chodzi o moją funkcję jako taką, formalnie, to jeszcze jestem przed, ale biorąc uwagę moje doświadczenia jako wicerektora seminarium, jako kogoś, komu zależy na powołaniach, na tym, żeby po pierwsze były, po drugie, żeby byli to ludzie, którzy rzeczywiście usłyszeli ten Boży głos. Tak jak ja z radością, zresztą to cytowałem i w kościele, przywołuję ten tekst papieża Benedykta, który określa powołanie jako tą tajemnicę Bożego głosu, które musi znaleźć drogę z Bożego serca do ludzkiego serca. Jestem przekonany, że w tym się zawiera również odpowiedź, mówię, przede wszystkim dla mnie, bo tutaj co inni wolałbym nie narzucać innym. Mianowicie ja osobiście uważam, że w tym się zawierają elementy te czysto ludzkie, ale i te duchowe. Czysto ludzkie,
ja zdecydowałem się, podjąłem decyzję, żeby wstąpić do seminarium w takim pierwszym moim odczuciu, dlatego, że spotkałem ludzi, księży, którzy mnie zachwycili, a więc świadectwo. Świadectwo powołania, świadectwo posłannictwa, za którym bez wątpienia kryło się to, co było duchowe. No, oni byli tym takim pomostem, przez który ten Boży głos do mnie dobiegł. I przez inne pomosty, przez te wszystkie lata i formacji do święceń jakby jeszcze dobiegał, jeszcze mocniej brzmiał. To jest jakby jedna rzecz, a więc bez wątpienia świadectwo, ale jestem, patrząc tak troszeczkę od strony może duchowej, ja jestem przekonany, że w tym wszystkim potrzeba jest przede wszystkim dwóch rzeczy. I powtarzam, mówię to przede wszystkim do siebie. Jak ktoś posłucha tego, co tu powiem, pozdrawiamy, to proszę przyjąć się tylko jako refleksję nad tym, co każdy z nas przeżywa. Mianowicie uważam, że potrzeba modlitwy. Bez wątpienia. To jest duchowa tajemnica. Jest bardzo wiele różnych świadectw, które pokazują, że kiedy idzie modlitwa, bardzo szczera, bardzo solidna, bardzo wytrwała, po prostu kościoła, rodziców, wspólnoty parafialnej, różnych środowisk, różnych wspólnot. Po prostu się uruchamia to wielkie wołanie o moc ducha, to działa. To jest jakby jedna rzecz. A druga rzecz, żeby zadziałało, ja jestem przekonany, że jeżeli byśmy wykorzystali dalej ten pomost, gdzie ten głos Boży musi znaleźć drogę do ludzkiego serca, to bardzo często na tym pomoście barykady ustawiamy my. Ci, którzy już przeżywają to powołanie. Poprzez może naszą niedoskonałość, poprzez nasze zachowanie, może które nawet na zewnątrz nie jest antyświadectwem, ale myślę, że każdy z nas sobie, kiedy uświadamia, czy wystarczająco się modli, ofiarowuje różne rzeczy w tej intencji, to każdy z nas może powiedzieć za mało. A więc przede wszystkim to jest wezwanie do tego, żeby moje świadectwo, żeby to, z czym ja mogę wyjść, żeby to, co jest tym głosem, który przeze mnie ma się wyrazić, żeby rzeczywiście było szczere. I tutaj odwołałbym się, ostatnio staram się jakoś zaczytywać i rozważać te słowa, które papież Benedykt w tym liście apostolskim Porta Fidei zawarł, jeżeli chodzi o zapowiedź roku wiary. I tam bardzo często pojawia się element, który można sprowadzić właśnie do wezwania do nawrócenia, do odkrycia na nowo charyzmatu chrześcijaństwa, wiary, no, w naszym wydaniu naszego powołania, tego, co ma być posłannictwem Chrystusa. I myślę, że to jest jakby ten element, który dobrze wiemy, że łatwo powiedzieć. Bo tak jak rozmawiam, nie tylko dlatego, że zostałem powołany na tą funkcję, ale mam przecież bardzo wielu znajomych księży, zakonników, ale i siostry zakonne, szczególnie siostry, gdzie rzeczywiście to tąpnięcie powołań jest dramatyczne, gdzie bardzo mało jest tych dziewczyn, które próbują wejść na tę drogę, to dobrze wiemy, że to w tym moich tutaj stwierdzeniach nie wyraża się całość problemu. Bo myślę, że za tym idzie oczywiście cała sprawa tego, co mówimy o modlitwie, tego, co mówimy o rodzinie, tego, co mówimy o świadectwie mężczyzny, kobiety. Bardzo szeroki aspekt. Hasło tegorocznego Forum Młodych brzmi podaj dalej. Co ksiądz biskup by chciał od siebie podać dalej młodemu człowiekowi? Pana Boga. Bo myślę, że w tym się jakby zawiera wszystko. Jeżeli człowiek coś przyjmuje, jeżeli czymś żyje, to tego nie zatrzyma dla siebie. To jest ta słowetna zasada, którą ja też zwykłem powtarzać przy różnych okolicznościach. Zasada osła, co zrobić, żeby uparty osioł się napił wody? Postawić drugiego, który zacznie pić. Jeżeli, zresztą myślę, że to jest coś, co jest tak oczywiste dla nas w różnych sytuacjach, kiedy patrzymy na kobiety, które stają się matkami. One nie muszą dawać wielkiej wykładni, co znaczy macierzyństwo, bo wystarczy na nie popatrzeć, na ich oczy, na jej twarz, na jej szczęście wypisane, może w zmęczonej twarzy, ale szczęście, kiedy trzyma swoje nowonarodzone dziecko. To jest podobnie jak z ojcostwem. Kiedy się patrzy na facetów, którzy są twardzi, sztywni, ale kiedy jest na rękach ich synek, ich córeczka, to po prostu to promieniuje. Myślę, że to jest również i w naszej sytuacji. Jeżeli duchowny przeżywa z oddaniem, z radością, z mocą Boga rzeczywiście swoje kapłaństwo, on nie musi wiele mówić, po prostu to jest. No. Ja tutaj bardzo często sobie, jako pewien element nawet taki diagnostyczny, przywołuję taki fragment z listu świętego Pawła do Galatów z 5 rozdziału, gdzie Paweł mówi o owocach ducha. I mówi tam, że to jest tak, teraz ta
Wojciech przyleciał do mnie. I on mówi, że tym owocem ducha, więc obecności Boga jest miłość, pokój, radość, cierpliwość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Tego nie można się wyuczyć, tego nie można zagrać. Jeżeli to jest w nas, to nawet jakby człowiek nie chciał, to i tak to daj. Po prostu to eksploduje. Ja to używam też bardzo często takiego porównania, honorowy dawca błogosławieństwa. Jeżeli to się niesie, to się, z tym się wynosi. Wielu podkreśla to, że ja staram się być, czy bywam prawie zawsze uśmiechnięty. I nawet mówią, to zaraża. Staram się przeżywać wtedy, kiedy jest potrzeba, no to oczywiście są poważne rzeczy, jak jest liturgia, to się nie uśmiecham, szczególnie eucharystyczna modlitwa, ale myślę, że to jest jakby jeden z elementów, a z drugiej strony ja tylko dlatego o tym tu wspomniałem, że ja się dziwię, jak to niesamowicie oddziaływuje na ludzi, że tak naprawdę ja nie zrobiłem niczego nadzwyczajnego, ja po prostu wyszedłem z życzliwością i z uśmiechem, a oni mówią, wow, ale było. I się okazuje, że mówią, że jednak można. Dlatego myślę, że to podaj dalej, to zasadniczo bym powiedział tak, doceń to, co masz, a kiedy to docenisz, to tego nie zatrzymasz w sobie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.